Witamy w kolejnym programie z cyklu Przesłuchanie. Dzisiaj naszym gościem jest przewodniczący Związków Zawodowych Solidarność w Kościerskim Szpitalu, pan Andrzej Pufelski. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Pan Plutowski, Dzień Bałtyk Tigry w Kościerski. Krzysztof Węcki, Telewizja Kaszuby. Kolega dobrze pana przedstawił, Związki tak, Zawodowe? Tak, pełna nazwa naszego związku to jest tak, Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy Przychodni i Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, bo jestem szpitalu. Przewodniczącym też i w Przychodni Kościerskiej. Ilu członków wasza organizacja zrzesza? Nasza organizacja do momentu przekształceń, zmian w szpitalu i tak dalej liczyła około 180 członków. Mówi pan do czasu zmian? Do czasu zmian, zmiany, które przekształcenia szpitala postępowały, tak. Spółkę. Nie. Do czasu, powiedzmy, wydzierżawiania, przejmowania pracowników przez firmy zewnętrzne i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili tych członków jest około 100. Mówi pan o sytuacji w szpitalu specjalistycznym w Kościerzynie, która ma związek z tym, że ten proces restrukturyzacji, można powiedzieć, on w jakiś sposób się rozpoczął wcześniej, nie mówimy o tym roku, prawda? To zaczęło się dziać wcześniej. To wynika z tego, że de facto firmy, którym przychodzi pacjent i nie zastanawia się, czy firma, która gotuje, czy sprząta, to jest szpital, czy to jest inna firma. Rozmawiamy o tej sytuacji, że firmy zewnętrzne świadczą usługi dla powiedzmy firmy matki pod tytułem szpital specjalistyczny, tak? Tak. A mówi pan, bo tak, liczba członków się waszej organizacji, związków zawodowych się zmniejszyła. Z tego względu, że te firmy zewnętrzne przejęły część pracowników szpitala. Przejęły. Między innymi członków związku. Członków związków. Ci ludzie już de facto... Ci ludzie już faktycznie nie są członkami związku, naszej organizacji związkowej. Jeżeli chcą, to mogą uczestniczyć, być członkami związku danego zakładu pracy, w którym w tej chwili pracują, który wykonuje usługi na rzecz szpitala. A ma pan wiedzę, czy tam związki zawodowe w tych firmach świadczących usługi dla szpitala funkcjonują? Na 100% wiem, że w firmie Impel, która wykonuje usługi sprzątania i transportu wewnętrznego w szpitalu, istnieje też organizacja związkowa Solidarności. O pozostałych firmach nie wiem, o Diaverum nie wiem, o Katermedzie nie wiem, czy tam jest jakaś organizacja związkowa. Bo to spora liczba pracowników, która przeszła do tych firm, tak? Jaka tam jest skala? Orientuje się pan? Na chwilę obecną przeszło około 200 do 250 pracowników do tych firm. Do tych firm. Do samego Impela przeszło około 120 ludzi. A jakbyśmy podeszli do tematu przekształcenia szpitala w spółkę, od tego momentu, patrząc przez pryzmat związków zawodowych, co się zmieniło, co pana, że tak powiem, uderzyło? Jest jakaś zmiana nagle, co zaczęło się coś dziać? Dobrego czy gorszego? Wydaje mi się, że na lepsze się nic nie zmieniło, wręcz odwrotnie, zmieniło się na gorsze. A pod jakim nie ma prawie dnia, żebym nie słyszał, że ktoś z pracowników nie otrzymał, powiedzmy, wypowiedzenia, czy sam się nie zwolnił. Jest coraz mniej, ludzie są bardzo podekscytowani tym wszystkim, nie wytrzymują obciążenia pracą. Na chwilę obecną zakres obowiązków dla pracowników, którzy zostali, zwiększył się? Tak, zwiększył się zakres obowiązków, albo zamiast dwóch osób tą samą pracę wykonuje jedna osoba. I duże są redukcje? Powiem tak, na chwilę obecną... Że procentowo to będzie bardziej. Procentowo nie można tego powiedzieć, bo to się zmienia z dnia na dzień. Ludzie sami też odchodzą, ci, którzy znaleźli sobie pracę gdzie indziej, odchodzą sami, nie wytrzymują tego obciążenia. Na chwilę obecną podejrzewam, że około 20 do 25 osób dostało wypowiedzenia, a drugie tyle odeszło same. Od momentu przekształcenia w spółkę? Tak, od dnia, nie od powiedzmy momentu przekształcenia w spółkę, bo spółka jest dopiero od 12 lipca. Tak, od lipca. Ale od początku roku. Od początku roku. Tak. Jako związek nie byliście przekonani do formy przekształcenia? No nie tylko my jako związki zawodowe, bo to wszystkie organizacje, takich tych organizacji jest w szpitalu 6, nie byliśmy przekonani. Nie byli też przekonani radni Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jeżeli spółka, która powstała w tej chwili od 12 lipca, przejęła połowę dotychczasowych zobowiązań szpitala, milionów, także to jest około 50 milionów złotych, a kapitał założycielski tej spółki jest 55 milionów złotych, no to niestety taka spółka nie ma prawa istnieć na rynku. W krótkim czasie ta spółka, takie jest moje zdanie,
ogłosi upadłość. To jest pierwszy krok do prywatyzacji tego szpitala. No tak, bo samo przekształcenie może wyjść dalej, właścicielem zostaje samorząd województwa pomorskiego, natomiast tutaj może, tak jak pan mówi, scenariusz, spółka upada i ktoś ją kupuje. Mamy takie przykłady już z terenu całego kraju. Spółki, które powstały, jest ich ponad 150 w kraju, ponad połowa z nich dalej się zadłuża, dalej nie wiadomo, co z tym dalej, z tym fantem zrobić. Chociaż są też pozytywne przykłady spółek, które... No są pojedyncze przykłady, tak, pozytywne, ale pozytywne, tak jak mówię, ponad połowa z tych nowo powołanych spółek się zadłuża dalej. Czyli pana zdaniem, jak powinno się postąpić w takim przypadku? W takim przypadku od samego początku mówiliśmy, że samorząd województwa powinien przejąć całość zobowiązań i bardziej kontrolować to, co się dzieje w szpitalu. Według nas było brak nadzoru właścicielskiego ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Informowaliśmy przecież Urząd Marszałkowski od wielu lat, że w szpitalu źle się dzieje. Zawsze nas uspokajano, że w końcu znajdzie się sposób, żeby ta sytuacja się poprawiła. Przykładem tego może być plan restrukturyzacji szpitala na 2011-2012, który miał przynieść zbilansowanie się szpitala, a doprowadził do zwiększenia zadłużenia o ponad 18 milionów złotych. I tu była ta, powiedzmy, kropka nad i. Tym bardziej, że w ubiegłym roku szpital jako jedyny w województwie nie wykonał kontraktu z NFZ-em. Przecież to można było pilotować. Można było, są wszystkie dane i NFZ. A dlaczego nie wykonywać? Przecież są kolejki, ludzie są chętni do zabiegów, myśli pan, a szpital że to nie wykonał. Niegospodarność zarządu poprzedniego dyrektora? Myślę, że nie tylko i dyrektora, tak? Bo z tego, co nieraz się spotykaliśmy z dyrektorem i tak dalej, dyrektor nam tłumaczył, że wiele rzeczy nie może zrobić. Poprzedni dyrektor, że wiele rzeczy nie może zrobić, że nie może nawet gwoździa w ścianę wbić w tym szpitalu. Bez zgody Urzędu Marszałkowskiego i takie rzeczy się działy. Taka była rzeczywistość? Taka była rzeczywistość. Więc to, co pan mówi, to widocznie musiało być przyzwolenie na pewne rzeczy też odgórnie? Odgórnie od właściciela tu Urzędu Marszałkowskiego. No tak, bo powiem tak. Jeśli tutaj mam cały plik nie mógł właśnie... uchwał podejmowanych odnośnie szpitala przez Urząd Marszałkowski Samorząd Województwa Pomorskiego. I tutaj jest wiele uchybień? Jakie wnioski z tego płyną, niech pan powie? Wszystkie te uchwały były poddawane opiniom, pod opinię związków zawodowych. Podam tylko może dwa przykłady. Uchwały z 2008 roku o przyłączeniu placówki w Dzierżoniu do szpitala, która została zaopiniowana negatywnie przez związki zawodowe. Wskazywaliśmy zagrożenia, jakie z tego tytułu istnieją. Tak samo negatywnie zaopiniowali ten projekt tej uchwały dyrektorzy szpitala i w Dzierżoniu, i w Kościerzynie. Nie było to wzięte pod uwagę. I przyłączono majątek, dołączając do szpitala. Co obciążyło jeszcze też. Dodatkowo 16 milionów zadłużenia placówki w Dzierżoniu. Do puli w uchwale szpitala, zapisane jest, że samorząd to te 16 milionów przejmie na swoje barki. Niestety do tej pory to nie zostało wykonane. Tak się nie stało. Ale myśli pan, że to było działanie, nie wiem, ktoś to koordynował z góry, czy to po prostu, bo mówi pan, że był brak nadzoru. Czy nie było jednostki, która zajmowała się szpitalami w Urzędzie Marszałkowskim? Placówek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu było jeszcze w ubiegłym roku około 30. W województwie. W województwie naszym. I był Wydział Zdrowia. Zdrowia, który tam zatrudnia około 20 ludzi. Nie było takiej możliwości, żeby wszystkie placówki dokładnie skontrolować. Nie było. Przyjmowano projekty i tak dalej. Zatwierdzano je. Czyli fizycznie potem, to było nie kontrolowane, jak to dalej funkcjonuje. Przykładem jest właśnie ten plan restrukturyzacji szpitala na 2011-2012. W tym planie właśnie wydzielono ze szpitala. Czyli dobrze, a nie wyszło? Nie wyszło. Chcieli dobrze. I w tej chwili też jesteśmy przeciwni i będziemy do końca przeciwni funkcjonowaniu spółki w takiej formie. Dotychczasowe nasze działania i dotychczasowe nasze wszystkie przewidywania się sprawdziły. Szpital zamiast wychodzić na prostą, coraz bardziej się zadłużał. Niewykonanie kontraktu w ubiegłym roku było przyczyną do tego. Z drugiej strony, od 8 listopada oddziały świecą pustkami. W tej chwili jest to samo. Oddziały świecą pustkami. Ponieważ nie ma kontraktu. Pojedyncze sale są pozajmowane, pojedyncze łóżka na salach. Kontrakt jest zmniejszony. Tak. I to radykalnie w niektórych I to też prowadzi do tego, do mniejszych przychodów szpitala, tak? Co też powiększy... Są mniejsze przychody szpitala. W planie, powiedzmy, finansowym szpitala na ten rok już na samym początku roku było
uznanie, że szpital przyniesie około 5 milionów strat. Już było to ujęte na samym początku. W tej chwili od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia obciął kontrakt na ponad 1 300 000 zł. To już mamy w tej chwili prawie 6,5 miliona złotych. A skończy się pewnie na poziomie około 10 milionów. Takie jest moje podejrzenie, takie są... Czarny scenariusz. Czarny scenariusz. Szpital, który jeszcze w ubiegłym roku, muszę to zaznaczyć, szpital specjalistyczny, który jeszcze w ubiegłym roku w ogólnopolskich rankingach zajął pierwsze miejsce w województwie jako najbardziej przyjazny pacjentom, jak i najbardziej dogodny dla pacjentów. I 20 miejsce w kraju na ponad 700 szpitali, ponad 700 placówek w tym kraju, 20 w kraju. Doprowadza się do takiego stanu. Ale dlaczego? Z jednej strony najlepszy szpital, a z drugiej strony najbardziej zadłużony. A ma pan wiedzę na ten temat? Dlaczego tak jest? Nie wiem, to już pytanie, przepraszam, pani marszałek Zychcisoń, czy do pana prezesa Krzywosińskiego. No właśnie, do pana prezesa. Jakie są relacje między nowym prezesem, tak? Pana, związków zawodowych z starym, z poprzednim dyrektorem, nowym prezesem spółki, jak to wygląda? Bo przychodzą do pana ludzie, którzy dostali wypowiedzenia, ci, którzy odchodzą i oni na pewno panu różne rzeczy mówią i pan też taką rolę pełniąc rozmawia z zarządem szpitala. Teraz rozmawiacie, jak mu pan powiem zdarzyć? Tak, że od połowy lipca nie doszło jeszcze do żadnego spotkania z zarządem tego szpitala. Z powodu? Nie ma czasu, to prezes na urlopie, to zajmują się... A pan chciał się spotkać? Nie, wcale nie. Czekamy na propozycję zarządu odnośnie... Ale związki zawodowe chciały się spotkać. Chcieliśmy, tak. Tym bardziej, że prezes obiecał, że będziemy się spotykać bardzo często, że będzie nas na bieżąco informował. Od połowy lipca do tego spotkania nie doszło. W tej chwili ma przedstawić pan prezes związkom zawodowym plan naprawczy dla szpitala. Zmiany regulaminowe nagradzania, zmiany struktury organizacyjnej itd., itd. Wiemy z mediów, z prasy głównie, że w tym planie będzie obcięcie wynagrodzeń. Z jednej strony pan prezes się wypowiada, że będzie obcięcie wynagrodzeń, będą zwolnienia, a z drugiej strony się wypowiada na ten temat, że trzeba stworzyć jakiś system motywacyjny do pracy. Także nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Czekamy na te propozycje, które dostaniemy. Motywacja to, co pan mówi, poprzez obcięcie wynagrodzeń. Tak. Z jednej strony mówimy o zwolnieniach w szpitalu, a z drugiej strony ja mam informację, że nowi ludzie też są przyjmowani. Są przyjmowani nowi ludzie głównie... Jak pan to ocenia, bo tutaj nagle... Albo się szczędza, redukuje... No właśnie. Głównie w administracji. Głównie w administracji. Tak. Administracja w tym szpitalu się rozrasta. Powstała nowa komórka organizacyjna, tak zwana kancelaria szpitala, która obsługuje całą korespondencję szpitalną. Nowe biuro działu kadr, płac i rozliczeń, następne osoby. Z tych łączy się niektóre jednostki, likwiduje się pod nazwą likwidacji stanowiska pracy, daje się wypowiedzenia pracownikom, a obowiązki przejmuje inna jednostka. Takim przykładem jest powiedzmy pan Marcin Modrzejewski, radny powiatu, który też na początku tego miesiąca dostał wypowiedzenie 3-miesięczne, argumentowane tym, że jest likwidacja stanowiska pracy. No bo z tego, co pan mówi, to dosyć czarny scenariusz faktycznie się niestety wyjawia, bo tak, część pracowników odeszła do firm zewnętrznych, tak. Rozrasta się administracja, ludzie są zwalniani. Kontrakty są obcinane. Oddziały, jak pan mówi, świecą niektóre pustkami. Tak. Wszystkie, nie tylko niektóre. Wszystkie. Proszę przejść się po szpitalu, zobaczyć. Połowa łóżek jest zajętych. I to maksymalnie. Kontrakt został obcięty. Prezes, zarząd pilnuje, żeby ten kontrakt był wykonany, ale gdzie są te założenia? Im więcej pacjentów, tym więcej pieniędzy. No o tym się mówiło kiedyś. Cały czas się mówiło, bo to była reforma przeprowadzona. Placówka, która będzie miała więcej pacjentów, będzie miała więcej pieniędzy. Szpital przez wiele lat nadwykonania, bo tych pacjentów było tyle, że trzeba było ich przyjmować. Za te nadwykonania albo dostał wypłacone częściowo, albo wcale. A w momencie, gdy raz nie wykonał kontraktu, od razu musiał oddać pieniądze. Też taka epizod, fundusz ten socjalny pracowników, gdzie pracownicy zgodzili się, żeby go obciąć, on miał też pójść na redukcję, tak?
tak, długów. Tak, tak, tak. W 2012 taka sytuacja bodajże, tak miała. 2010-2011. I to było dosyć mocno słychać podczas tych protestów wiosennych, tak? Kiedy tak, tak. Związki zawodowe protestowały i tu nagle pracownicy, załoga godzi się, obcinamy ten fundusz, tak? Dla ratowania szpitala. A tak naprawdę, co można powiedzieć, że zostali oszukani? Zostali oszukani. 2,5 miliona złotych zostało, w ogóle nie wpłynęło na konto Funduszu Socjalnego. W miesiącu czerwcu była kontrola w tej kwestii, między innymi Państwowej Inspekcji Pracy. Wnioski z tej kontroli są takie, że Państwowa Inspekcja Pracy oddała do prokuratury wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa w stosunku do Funduszu Socjalnego. Doszli do tego, że pieniądze, które miały wpływać na konto Funduszu Socjalnego, w ogóle na nie nie wpływały, a były przekazywane firmom komorniczym, windykacyjnym. Jako spłaty należności bieżącej. Tak, bo tam wątek się niestety też pojawia też... No, nie wiem, jak dalej ta sprawa się rozwija. Sprzedaży długu szpitala właśnie firmom lichwiarskim. Parabankom, tak? Firmom lichwiarskim, które po prostu naliczają potężne odsetki i ten dług... Takich firm jest kilka. Z powodu rośnie. No, ale czy to faktycznie było niezbędne? To była ostatnia deska ratunku? Ja myślę, że nie. Gdyby to było bardziej pilotowane i pilnowane to, co było zapisane na papierze i przestrzegane tego wszystkiego, nie doszłoby do takiej sytuacji. Nie. Czyli zaniedbanie? Do takiej sytuacji. Celowe zaniedbanie, czy po prostu... Nie będę się na ten temat wypowiadał, ja swoje zdanie na ten temat mam. Wielokrotnie od samego początku informowałem organ założycielski, że źle się dzieje w szpitalu, jeszcze przedtem marszałka Kozłowskiego, marszałka Zarembskiego, w tej chwili marszałka Czarnobaja, wicemarszałków do spraw służby zdrowia informowaliśmy, pisaliśmy pisma wszędzie, do tej pory nie dostaliśmy, choćby tylko w tym roku wysłane pisma i do Ministerstwa Zdrowia, i do Urzędu Marszałkowskiego, i do Urzędu Wojewódzkiego. Z Ministerstwa Zdrowia odpowiedź tylko taka przyszła, że ministerstwo nie odpowiada za służbę zdrowia, że mamy się zwracać gdzie indziej. Lakoniczna odpowiedź. No, odpowiedzi nie dostaliśmy. Zadaliśmy kilka trudnych pytań. Może tylko z tego względu, że te pytania są takie trudne i nie można na nie odpowiedzieć. Nie dostajemy odpowiedzi. Ale myśli pan, że ta sytuacja dotyczy wszystkich szpitali w Polsce? Podejrzewam, że nie wszystkich, ale większość. Większość. Czyli nie ma pomysłu generalnie na rozwiązanie. Nie ma pomysłu na funkcjonowanie służby zdrowia. A pomysł związków zawodowych, bo tak, z prezesem, tak jak pan mówi, prezes być może nie chce rozmawiać, nie ma czasu, nie wiem z jakiego powodu. Macie pomysł, jak dalej, co robić, jak walczyć o szpital, bo no, faktycznie związki zawodowe walczą, tak? Tak. Macie pomysł, gdzie się przebić, co robić? Ogólnie rozpoczęła się fala takich protestów ogólnopolskich w naszym kraju i też związanych ze służbą zdrowia. Czy wy tutaj w Kościerzynie macie pomysł, co chcecie robić, jak chcecie dalej walczyć? Właśnie na chwilę obecną czekamy na te propozycje zarządu odnośnie zmian regulaminu wynagradzania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, które mamy otrzymać pod koniec września. Będziemy się do tego ustosunkowywać. Czyli szpital jest cały czas oflagowany. Bo akcja jest niepewność, ludzie boją się z dnia na dzień, który nie dostanie wypowiedzenia. Mamy przykład choćby tego osławionego Impela, o którym się tak często mówi i głośno mówi. Pracownicy przeszli na podstawie artykułu 23 prim, przez rok czasu mieli warunki płacowe tak jak w szpitalu. Tak, po roku czasu, firmie, tak? Po roku czasu dostali wypowiedzenie tych warunków, nowe warunki zmniejszone, albo przyjmujesz, albo nie i do widzenia. Kto inny przyjdzie na to? No i w tej chwili z pracowników, których przejął Impel dla przykładu, to może połowa została. Ta firma zatrudnia w tej chwili tylko pracowników, którzy mają grupę inwalidzką. Mhm. A więc z grupą inwalidzką otrzymuje dotacje z PFRON-u. Koszty są małe. Manifestacja odbyła się przed Urzędem Miasta, pamiętamy. No, pod Urzędem Marszałkowskim i pod Urzędem Marszałkowskim. Byli przedstawiciele związków zawodowych, pielęgniarek, natomiast no, nie widać było lekarzy na tej manifestacji. No, było kilku. Było kilku. Było kilku. Także lekarze to się też wszyscy włączają. A ta sprawa, tam padł zarzut nielegalnego zgromadzenia, gdzie... Przed Urzędem Marszałkowskim. Gdzie uczestnicy tej manifestacji, no absurd zupełnie jakiś, zostali zaatakowani.
No, zaatakowani, można powiedzieć, w taki sposób, że padły oskarżenia i zarzuty i z tego miały być wyciągnięte konsekwencje, jak ta sprawa ma się w tej chwili. Powiem tak, o żadnych zarzutach nic nie wiem. Dowiedziałem się z Dziennika Bałtyckiego właśnie, że 5 osobom uczestniczącym w tej manifestacji zostały postawione zarzuty. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy uczestniczyli w tej manifestacji. Nikt żadnych zarzutów nie ma. Byli ja przesłuchiwani też tylko w sprawie, tak? 5-6 osób było przesłuchiwanych. I ale na tym się zakończyło. Nikt zarzutu nie ma. Żadnych zarzutów do tej pory nie ma, tym bardziej, że nawet pan marszałek Struk sam oficjalnie wystąpił do komendanta policji z pismem w maju już, żeby nie wyciągać konsekwencji w stosunku do osób uczestniczących w tej pikiecie. Przyjechali pokojowo, widząc zagrożenie, jakie jest, utraty wynagrodzenia, częściowej wypłaty wynagrodzenia. I uznał tą manifestację, no pikietę, nie manifestację, jako zgodną z prawem. Kodeks pracy mówi wyraźnie, zapłata za pracę najświętszym spraw. Jeżeli komuś się obcina wynagrodzenie, ma prawo o nie walczyć. Pani marszałek Zychcisę zaprosiła pod urząd marszałkowski na spotkanie i pracownicy przyjechali. Była policja, czekała za nami. Gdyby manifestacja była nielegalna, to od razu powiedzieliby, proszę się rozejść i tak dalej, i tak dalej. Nikt nikogo nie legitymował. Poinformowali nas tylko, że ja przy tym nie uczestniczyłem, wiem to od ludzi, którzy tam manifestowali, że poinformowali, że nie mają przekraczać osi jezdni, że mogą chodzić tylko po chodniku i tak dalej. Nikomu nie utrudniono pracy, nikomu nie utrudniono dostępu do Urzędu Marszałkowskiego, czy wejścia, czy wyjścia. Dała efekty ta demonstracja? Ta demonstracja dała takie efekty, że otrzymaliśmy zapewnienie, że wynagrodzenie będzie wypłacone do końca miesiąca kwietnia. Takie tylko zapewnienie? Czy zostało faktycznie wypłacone? Zostało wypłacone. Wtedy zostało powiem wypłacone. Tak. No właśnie, a czy w tej chwili są sytuacje, że szpital zalega z wypłatą dla jakichś pracowników? Znaczy nie zalega, ale cały czas istnieje takie zagrożenie, że ta sytuacja może się powtórzyć. A myśli pan, że to bardziej było? Nawet w tym miesiącu próba, było takie próba zagrożenie. Próba zastraszenia załogi na zasadzie nie wypłacimy wam, czy faktycznie sytuacja finansowa taka Sytuacja była? Zmusiła, bo wszystkie firmy, które szpital zalega pieniądze, od razu słysząc, że ma powstać spółka, zgłosiły się po swoje pieniądze. I firmy windykacyjne, i komornicy, i tak dalej, wierzyciele, żeby ich troszkę uspokoić, szpitala, trzeba było choć częściowo im wypłacić. W tym momencie zabrakło pieniędzy na wynagrodzenia, zablokowali konta szpitala, ale to nie pracownicy temu są winni. No oczywiście. Czy załoga szpitala ucieszyła się z informacji, że Barbara Kawińska przestała być prezesem Narodowego Pomorskiego Funduszu Zdrowia? No się tak, to był nasz cel, ale myśleliśmy, że w tym momencie, jeżeli pani dyrektor zostanie odwołana, zostanie na nowo ogłoszony konkurs. No właśnie. Niestety do tego nie doszło. Konkurs, który został rozstrzygnięty na tym poziomie, na jakim jest, tak został, nic nie zostało zmienione. A więc niestety sytuacja... Czyli tam stracił ponad 1 300 000 złotych. Na kontrakcie z NFZ. Tak, na drugie półrocze. A jak działa poradnia neurologiczna i reumatologiczna? Powiem tak, w szpitalu nie działa ani poradnia neurologiczna, ani poradnia reumatologiczna, w ogóle ani poradnia chirurgiczna. Poradnia ortopedyczna przyjmuje tylko pacjentów, tych, którzy wyjdą z oddziału na wizytę poszpitalną. Nie ma pracownia gastroskopii tylko mieszkańców powiatu kościerskiego. Jeżeli będzie pacjent z innego powiatu czy z innego województwa, tych badań się nie robi. Także jest duże utrudnienie dla pacjentów. Można to tak spuentować, że jeden z lepszych szpitali w Polsce rozłożono na łopatki, tak? W przeciągu krótkiego czasu. No, powiedzmy od 2011 roku zaczęło się to rozkładanie na dobre. Chyba, że to idzie, ja tak już ironicznie powiem, w kierunku budowania szpitala faktycznie wysokospecjalistycznego. Na bazie naszego szpitala? Tak, na bazie naszego szpitala, bo jest szpital specjalistyczny, a może teraz wysokospecjalistyczne te wszystkie przychodnie. Nie, ja podejrzewam, że za chwilę to będzie szpital powiatowy. Że przekaże marszałek? Wszystkie oddziały... Chciałem pana zapytać, czy my się właśnie nie zawijamy i nagle Kościerzyna, gdzie Kościerzyna, szpital specjalistyczny, no?
Od samego początku Trójmiasto było przeciwne temu szpitalowi. Chodzi? Wiemy o tym bardzo dobrze. Czyli to są takie gierki zakulisowe? Tak. Podejrzewamy i mamy już wstępne przykłady takie z innych placówek, że wszystkie oddziały specjalistyczne pójdą w prywatne ręce. Powiat przejmie te cztery podstawowe, to znaczy się położnictwo, internę, pediatrię i chirurgię. Te będą podlegały pod powiat, a reszta będzie prywatna. Oddział ratunkowy? No, nie oddział ratunkowy. Tak jak było w starym szpitalu powiatowym w Kościerzynie. A więc wracamy do punktu wyjścia. Wracamy do punktu wyjścia. Dołująca ta rozmowa. Dołująca ta rozmowa strasznie niestety. No. Tak, ale takie jest wrażenie i pracowników i wszystkich. W tej chwili już powiem panom także, że chodzą i namawiają ludzi do zawierania umów kontraktowych. Że kto chce, to może przejść na kontrakt. Czy wszyscy pracownicy szpitala mogą przejść na kontrakt? Na chwilę obecną to tylko na niektórych oddziałach. Na niektórych oddziałach. Tak. A jak pan widzi przyszłość? Tak? Puentując tą rozmowę. Szpitala, związków, działania związków. Wiemy dokładnie i to myślę, że panowie też wiedzą. Wszystko chodzi o to, żeby rozwalić związki zawodowe. Żeby związki zawodowe nie miały nic do powiedzenia. Najlepiej wyrzucić poza teren zakładu pracy. Słyszeliście, na pewno oglądaliście i tak dalej, jakie są przymiarki w stosunku do związków zawodowych obecnego rządu. Tak, jest taki projekt. No, jest projekt, który ma całkowicie zniszczyć związki zawodowe. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Przepraszam, w Unii Europejskiej 80% do 90% pracowników należy do związków zawodowych. Pozostałych i tam krajach. Się współpracuje ze związkami zawodowymi, a tu się je gnębi. Mimo tego, że te związki zawodowe mają wiele dobrych pomysłów. Myśmy też mieli pomysły różne. Nie zostały ujęte. Nie zostały w ogóle wzięte pod wzgląd. W tej chwili po szpitalu chodzi zewnętrzna firma, która ma przygotować plan naprawczy dla szpitala i co z tego wyniknie? Takich planów naprawczych było już 3 czy 4. Firma zewnętrzna mówię. Tak, ze Szczecina. Mają do 15 października przygotować plan naprawczy dla szpitala. A skończy się to tym, że zrobią tak zwaną analizę SWOT. Myślę, że orientują się Państwo, o co chodzi. Napiszą słabe strony szpitala, mocne strony szpitala, wezmą grube pieniądze. Szanse zagrożenia oczywiście, tak. Ale wie Pan, kto zlecił im to? Bo to jest stare pytanie. To jest zlecenie prezesa. Prezesa tak. Szpitala, tak. Pana Krzywosińskiego. A firmę wybrano w konkursie? Nie wiem. Nie zlecenie. Nie wiem. Zlecenie. Także niepokojące rzeczy niestety niepokojące. Się dzieją. Niepokojące rzeczy. Cierpią na tym i pacjenci, i pracownicy tego szpitala. Oddział rehabilitacji neurologicznej za chwilę przestanie funkcjonować. Wie pan co, bo ja mówię na początku jeszcze tego protestu wiosny, mówiłem i tak i tak, że jestem pełen podziwu dla całego zespołu szpitala, że wszyscy wchodząc do szpitala, tak naprawdę pacjent nie odczuwa, że tam się aż tak źle dzieje. Tragicznie się dzieje, tak? I mówię dlatego, mówię, wiosną to już mówiłem, że jestem pełen podziwu dla całego personelu, dla całego zespołu, że ci ludzie nie przekładają to na pacjentów. A niech pan powie, jak teraz minęło, powiedzmy, tam jakieś małe pół roku, jak teraz sytuacja wygląda? Bo mamy z jednej strony zwolnienia, gdzieś tam się nowych pracowników przyjmuje, tu firma zewnętrzna, tu przechodzenie. Jak to wygląda? Pracownicy starają się tak jak do tej pory. Mają nadzieję, że jakoś to się skończy, pójdzie w końcu w dobrym kierunku. Nie jak dotychczas zawsze tylko obiecanki, cacanki, poczekajcie jeszcze rok, następny rok będzie lepszy. A tak się nie działo. Niestety było coraz gorzej. To, co mówiliśmy od samego początku, od 2007 roku, żaden z pracowników tego szpitala, pracowników, którzy wykonują usługi medyczne, nie otrzymał żadnego grosza podwyżki. A weźmy tylko stopień inflacji. Od 2007 roku co roku po 3,5% inflacja, to jest ponad 20%. A pracownicy są na tym samym poziomie, nawet mniejszym, bo niektórym obcięto wynagrodzenia. Średnia zarobków jaka jest w szpitalu, możemy zdradzić? No, średnia zarobku to wychodzi około w zależności od jakiej grupy zawodowej, nie? No pomijmy lekarzy, bo tam pewnie są. No, powiedzmy wśród pielęgniarek około 2,5 tysiąca złotych. Brutto? Tak. W personelu niższym od 1,5 do 1800 może.
brutto. To są, może być najniższa... Najniższa krajowa. Najniższą krajową mamy w tej chwili 1670. Bo mówimy o brutto, tak? Także netto na rękę ile w takim przypadku? No, to jeszcze też zależy, czy pracuje w systemie zmianowym, czy tylko w systemie dziennym, bo wtedy jest, dochodzą do dodatki za pracę w niedzielę, święta. Nadgodzin nie ma w tym szpitalu. Nie ma. Już długo nie było. Wynajmuje się w to miejsce firmy zewnętrzne, pielęgniarskie, żeby obsługiwały. Państwowa Inspekcja Pracy tego nie wytknęła? Wytknęła wszystko. Czekamy. Kiedy wnioski pokontrolne? Wnioski pokontrolne już są, ale jakie będą... Doniesienie do prokuratury było też? Ale to już w tym momencie albo w prokuraturze, albo w Inspekcji Pracy w Słupsku. Trzeba się pytać, jak to dalej postępuje, bo my nie mamy takiej informacji. Monitorujecie to? Raz dzwoniłem, ale to jeszcze przed wakacjami i tylko to, co w tej chwili mówię, że to doniesienie do prokuratury zostało złożone, a co dalej, nie wiem. Niewesoło. Niewesoło. Myśleliśmy, że inaczej ta rozmowa nie tylko odnośnie tego zostały złożone doniesienia do prokuratury. Zostało złożone doniesienie do prokuratury odnośnie wyceny dzierżążna, dla przykładu, gdzie w 2008 roku dzierżążno, wartość placówki w dzierżążnie wynosiła tam coś ponad 6 milionów złotych, a w tym roku od razu 23 miliony złotych. A dlaczego nic tak zależą? Nic tam nie inwestowano. No właśnie, tak mocno i tak skuczyło. No, mamy wrażenie, że w zależności od tego, do czego jest potrzebna taka jest wycena. Wycena jest na zamówienie zrobiona. Żonglerka. Po to, żeby podwyższyć wartość szpitala, podwyższono wartość placówki w dzierżążnie i tyle. I tyle. Z drugiej strony powiem tak. Wartość placówki na początku roku razem z dzierżążnym to było 104 miliony złotych. Kościerskiego szpitala. Razem z dzierżążnym. A w tej chwili spółka dostała majątek wartości 55 milionów złotych. A co się stało z resztą? 50 milionami. A co się stało z resztą? I dług na poziomie 50 milionów. Co się stało zresztą majątku szpitala? Skoro wycena była na 104, tak? Tak. Kreatywna księgowość? Jest. Są uchwały Sejmiku Województwa. Mam je tutaj, nawet przy sobie. A co się stało, pana zdaniem? Sejmik Województwa ponoć wyłożył razem z Ministerstwem Zdrowia 46 milionów złotych. A mówi pan ponoć? Nikt tych pieniędzy nie widział. Nikt tych pieniędzy nie widział. Wirtualne pieniądze. I podejrzewam, że w to miejsce zajął majątek szpitala, jako gwarancję. A więc połowa wartości szpitala stanęła pod zastaw po prostu. Tak. Na wyłożenie. Firma Magellan. Słynna firma, która której szpital zalegał ponad 8 milionów złotych. W tej chwili podpisana ugoda na 5 lat, od miesiąca maja do końca kwietnia 2008 roku. Weźmie sobie jeszcze ponad 3 miliony odsetek. Od tego jaki jest cel takiej ugody? Proszę bardzo, jeżeli ja chcę się z kimś ugadzać, to ktoś musi jakieś ustępstwa zrobić. Nie dość, że dostaną 3 miliony odsetek, to jeszcze pod hipotekę zajęli majątek szpitala wartości ponad 80 milionów złotych. Pod 8 milionów 80. Tak. O co w tym wszystkim chodzi? Dobry interes. Każdy może się domyślać. Ja mam tylko zwykłe średnie wykształcenie. Jestem pracownikiem administracyjno-biurowym, ale mnie uczono kilkadziesiąt lat temu, że trzeba w takich sytuacjach na każdy przecinek, każdą kropkę, zwracać uwagę. Tutaj nie, tutaj się podpisuje, bo tak się chce. Opinie związków zawodowych, które były odnośnie wielu rzeczy negatywne i tak dalej, nie były wzięte pod uwagę w ogóle. Myśli pan, że... I się sprawdziło to, co myśmy przewidywali. Ten czarny scenariusz, myśli pan, że ktoś poniesie odpowiedzialność za to, co, mamy nadzieję, co się że... dzieje i co się mam stało? Mam nadzieję, że tak. Są postępowania prokuratorskie. Sam byłem przesłuchiwany przez ponad 3,5 godziny. Przedstawiłem te argumenty. Zobaczymy. Wiem, że śledztwo ma się skończyć do końca października, że już kilku osobom, czy już postawiono zarzuty, a komu co ale i ale co w związku z tym, bo to, że postawiono zarzuty, nie zmieni sytuacji szpitala? Ja myślę, szpitala, że nic się nie zmieni. Jest taki ogólny trend, żeby prywatyzować i robić za wszelką cenę. Mamy przykłady z Kościerzyny, nie tylko z Kościerzyny, z całego kraju. To kolejny wniosek. Mamy przykłady naszej powiedzmy zakładów mięsnych, mamy przykład spółdzielni inwalidów. Kto na tym stracił? Mieszkańcy.
pracownicy, tak. Społeczeństwo. I tutaj też. Pracownicy i pacjenci na tym tracą. Więc tak naprawdę pytanie... Za chwilę Narodowy Fundusz Zdrowia powie tak, na drugi rok. Nie macie kompleksowych usług, nie dostaniecie kontraktu w ogóle. W ogóle. Tak samo jak powiedzmy poradnia neurologiczna czy oddział rehabilitacji neurologicznej. Jest oddział neurologii. Z oddziału neurologii po udarze, po tym od razu trafiał pacjent na oddział rehabilitacyjny, był zarejestrowany, a w tej chwili musi sobie sam szukać miejsca. W Gdańsku, w Starogardzie, bo kontrakt kościelski przejęła firma prywatna ze Starogardu. Pani doktor, która pracowała na tym oddziale, pracuje w tej firmie, w tej chwili. A więc ciąg zdarzeń, który, że tak powiem, może doprowadzić i decyzja później NFZ-u do tego, że nie będzie szpitala, tak? Nie, szpital jako taki będzie. Jako budynek. Mamy już w tej chwili po stacji dializ ponad 700 metrów kwadratowych puste. Za chwilę będzie ponad 200 metrów kwadratowych po oddziale rehabilitacji neurologicznej. W miejscu stacji dializ, w założeniach, mam to w dokumentach zapisane, było, że powstanie oddział chirurgii naczyniowej. A więc specjalistyczny? Tak. Nie ma. Nie powstał. Bo zabrakło 1,5 miliona złotych, czy tam 2 milionów złotych na zakup sprzętu, a z drugiej strony NFZ nie podpisał kontraktu. Na miejsce rehabilitacji neurologicznej ma być przeniesiony oddział rehabilitacji ortopedycznej. W to miejsce ma, takie są plany, powstać oddział ortopedii tak zwanej komercyjnej za pieniądze. Nie wiadomo, czy Urząd Marszałkowski się zgodzi, czy NFZ da kontrakt. Tego nie wiadomo, to są tylko plany. Wszystko się planujemy, a z tych planów nic nie wynika. A szpital po prostu powoli upada. Powoli upada. Jedziecie na demonstrację? Część ludzi jest dzisiaj już pod Ministerstwem Zdrowia. W sobotę też jedzie. Kilka osób ze szpitala. W sumie jest kościerzyny pełen autokar. Jak pan myśli? Będzie to duża demonstracja? Podejrzewam, że będzie to duża demonstracja. Z tego, co słucham i rozmawiam z ludźmi, to ludzie już mają dosyć takiego traktowania. Bo to nie tylko w branży. Nie tylko w służbie zdrowia, w ogóle. W ogóle, wszędzie. Wszędzie. Pracownicy są po to, żeby pracować i godnie żyć. Za te wynagrodzenia, które w tej chwili się proponuje, no niestety nie da się godnie żyć. Staramy się, pracujemy nawet ponad siły. Przepraszam bardzo, pracownicy tego szpitala za własne pieniądze podwyższali kwalifikacje. Robili wszystkie kursy, cuda nie widać i tak dalej, szkoły, studia kończyli za własne pieniądze. Szpital im nic nie umożliwiał, nie refundował. Tyle, że dał tydzień czy dwa tygodnie tego urlopu szkoleniowego i to było wszystko. Szpital spełnia wszystkie wymogi Unii Europejskiej, wszystkie certyfikaty, akredytacje i tak dalej, wszystko ma. No nieraz chwalono się u nas też tym, że szpital... O co w tym wszystkim chodzi? Ten szpital powinien być przykładem dla innych szpitali. Dobry, że idzie, że można, że można funkcjonować. Dobry szpital, który w ciągu powiedzmy 2 lat stał się nagle bardzo złym szpitalem, tak? Znaczy, nie można mówić, że bardzo złym szpitalem, znaczy w znaczeniu, bo pacjenci nie mogą narzekać, myślę, że nie narzekają. Ci, którzy są, to są obsłużeni tak profesjonalnie i tak jak powinno być. Nikt do pacjentów nie ma żadnych pretensji czy cokolwiek, bo to nie oni są temu winni. Tylko wina jest systemu. Ja mówię, całkowicie mówię o systemu. Sytuacji. Bo pamiętam sprzed kilku lat. Ja przyjdę do lekarza, czy ktoś z mojej rodziny, pacjent i mówi, no niestety nie mamy miejsca, nie możemy przyjąć pana, bo... Bo kontrakt jest za mały. Bo kontrakt za mały. A sala jest pusta. To niestety to... Kolejki się wydłużają. Za jakiś czas opinia pójdzie, że no to nie jest fajny szpital. No tak. A jeszcze 2 lata temu mieliśmy opinię, no... Naprawdę, szpitala, no to co mówiłem, jeszcze w ubiegłym roku w ogólnopolskich rankingach szpital zajął pierwsze miejsce w województwie, 20 miejsce w kraju. O czymś to świadczy. On powinien być dawany za przykład. Wszyscy prosiliśmy, błagaliśmy, przyjeżdżali wszyscy. I ministrowie, i posłowie, i różni i nikt nie przyjmuje menadżerowie. Recepty. Nie. Jak się drzwi zamknęły, to już zapomnieli, że taki szpital w ogóle istnieje. Ale wspomniał pan jeszcze o tym systemie, to myśli pan, co największą, że tak powiem, wadą tego systemu jest, że do takiej sytuacji dochodzi jak u nas tu w Kościerzynie w szpitalu? Powiem tak. Z jednej strony
za bardzo rozbudowana administracja. Ogólnie wszędzie. Ogólnie wszędzie. Tak się nie da funkcjonować. Mamy systemy komputerowe, a papierów jest tyle, makulatura zawala szpitale i zakłady pracy, że jeden komputer miał zastąpić 5 ludzi. Nie, w tej chwili do jednego komputera trzeba 5 ludzi. I jeszcze dodatkowo jeszcze makulatury, tony makulatury wypisywać, bo to nie, że w systemie komputerowym jest na twardym dysku i tak dalej, papier musi być też. Jest więcej pracy przy tym. Powiem tylko przykład z ostatniego miesiąca. Od momentu utworzenia spółki, od 12 lipca, mamy ładnego EWUS-a, którym się tak chwali nasz rząd, że automatycznie zdrowia, tak. Sprawdza, czy to się ubezpieczone. Co to jest EWUS? Ewidencja ubezpieczenia świadczeniodawcy. Elektroniczna. Tak. A więc to, że pacjent może sobie sprawdzić... historię swoich... To dokładnie, historię swoich usług. Nie, czy jest ubezpieczony. Czy jest ubezpieczony. Aha, i to jest, czy jest ubezpieczony. Pacjent przychodzi do lekarza, czy do szpitala, do izby przyjęć, podaje imię, nazwisko, numer PESEL. I my wiemy, czy on jest ubezpieczony, czy nie. I wiecie? Tak. To działa? Działa. Raczej działa. Działa, tylko że na przykładzie Szpitala Kościerskiego, mimo tego, że w systemie był pacjent zaznaczony jako ubezpieczony, tak? I tak musiał wypisywać do końca ubiegłego miesiąca jeszcze dodatkowe oświadczenie, że jest ubezpieczony. Pomimo, że bo Narodowy Fundusz Zdrowia tego nie widział. Aha. Nie mieli istniało zagrożenie, że za sierpień pracownicy nie dostaną wynagrodzeń, ponieważ z tego tytułu, że pacjenci nie byli ewidencjonowani. Ponad 5, prawie 6 tysięcy pacjentów trzeba było na nowo ewidencjonować. Ewidencjonować, żeby... Pomimo działania systemu. Pomimo działania systemu. I sprawdzenia tych ludzi wcześniej. Tak. Dobrze, administracja, a co pan myśli jeszcze, jaki jeszcze kolejny w tym całym systemie, mówi pan, jest problem? Ja powiem tak. Było jedno ładne rozwiązanie. 2007 rok, gdzie planowano utworzenie sieci szpitali. Sieci? W tej sieci szpitali miało wejść w kraju szpitale takie strategiczne. Około 150 placówek. W całym kraju? W całym kraju. To miały być szpitale strategiczne, do których się w nagłych sytuacjach zgłasza i to miały być szpitale, które będą podlegały bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia. To było najlepsze rozwiązanie. I nie były... Nie było to wprowadzone, zmiana rządów, poszło inaczej. Dobry pomysł to był? Wydaje mi się, że tak, że to warto był jeden z najlepszych. Warto do niego myśli wrócić. Pan, że wtedy Kościerski szpital... Pisywałby się? Był. Na tej liście. Wiem, że był na tej liście. Jest to jedyny szpital w centrum województwa naszego, który jest specjalistycznym. Był. Czy jest? Jest jeszcze. Jeszcze jest. Nie mówmy, jest, że był. Dokładnie. Mam nadzieję, że będzie. Mam nadzieję, że będzie, że w końcu nasza władza się obudzi i zacznie myśleć troszkę bardziej pozytywnie i widzieć te błędy, które do tej pory popełniła. Dobrze, czas nas goni. Ale przy tym jeszcze tylko dopytam, myśli pan, że przy tym scenariuszu jakieś, mówi pan, kolejne 10 milionów, które do końca roku urośnie? No. Po stronie długu. No to jest... To jest przyczynka do ogłoszenia upadłości. Czy dokładnie, czy w tej sytuacji jest szansa, żeby szpital się odbił i wrócił do patrz sytuacji chociażby sprzed roku, sprzed 2 lat? No się nie, gdyby miał wrócić do sytuacji sprzed roku, sprzed 2, wolałbym, żeby do tego nie doszło. Dlaczego? Nie. Bo jeżeli majątek szpitala jest 50 milionów, 55, a zadłużenie będzie 100 milionów, no to... Czyli to też była sytuacja to jest niedobra. Od razu. Ogłoszenie upadłości, wszyscy pracownicy dostają wypowiedzenia. Z dnia na szpital dzień. Szpital idzie pod młotek, tak? Szpital idzie pod młotek, przyjmuje prywatna firma. Umowy o pracę dostaną tylko ci, którzy będą chcieli pracować na kontrakt. Bo prywatna firma nie zatrudni na umowę o pracę, tylko na kontrakt. Na kontrakt. I kontrakt dostanie na rok. Za rok nie wiadomo, czy on będzie dalej pracował, czy nie. I takie rzeczy już się dzieją. Szpitalu. Są lekarze na kontraktach, są ratownicy na kontraktach. U nas tu tak, w województwie. Tak, są pielęgniarki na kontraktach. Weźmy choćby przykład ratowników. W jednej placówce jest na kontrakcie, w drugiej placówce jest na etacie. I taki ratownik pracuje po 400 i więcej godzin w miesiącu. Jak on jest zdolny do pracy? Ile pan mówi? 400 i więcej godzin. Miesiąc ma 720 godzin. On pracuje w jednej placówce 300 godzin
i w drugie około 200. Gdzie on ma czas na odpoczynek, na wypoczynek, proszę sobie z nimi porozmawiać. Pracują w Kościerzynie, pracują w Wejherowie, pracują w Kartuzach, w Żukowie. Zatrważające to jest. Niestety. I z pracy do pracy gania, bo suma kontraktu jest tak niska, że on nie jest w stanie utrzymać rodziny, muszę szukać sobie innej pracy. Że musi pracować w kontraktach, tak? No i tym pewnie pesymistycznym takim stwierdzeniem zakończymy rozmowę, bo czas nas goni. A tym bardziej, że jeżeli z tego, co my się dowiadujemy w tym planie właśnie naprawczym i zmianie regulaminów, ma być zmniejszenie jeszcze wynagrodzeń. Ludzie będą odchodzić i szukać gdzie indziej pracy, to tylko będzie miał możliwość. Sami będą odchodzić i pan prezes powie, nie, ja nie zwolniłem, oni sami odeszli. Wszyscy uciekli. A jaka przyczyna tego, to wiadomo. Ilu lekarzy już odeszło? Ile pielęgniarek? To co pan mówi? Na co dzień. Oczywiście są nie dość, że są zwalniania, to sami odchodzą. Z jednej strony bo są do tego zmuszeni. Z drugiej strony po prostu ludzie sami niestety. Zmuszeni sytuacją i tak dalej. Nie wytrzymują. Żeby odejść z firmy. Andrzej Pufelski, szef Solidarności Szpitalnej, był naszym gościem. Związków Zawodowych Szpitalu Specjalistycznego. Związków Zawodowych. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Nie była ona pocieszająca. Troszeczkę naświetliła sytuację szpitala z drugiej strony. Mamy nadzieję, że to się lepiej skończy, ale z tego, co się do tej pory dzieje, to nie. Nie ma widoków. Nie ma widoków. Pesymistycznie zakończymy. Adam Plutowski, Dzień Bałtycki. Krzysztof Węcki, Telewizja. Dziękujemy. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.